koniec sezonu, czas na wyprzedaże. O rabatach coraz chętniej rozmawiają sprzedawcy pamiątek nad morzem. O ile taniej można kupić prezent znad Bałtyku, Aneta Łuczkowska krążyła między stoiskami w Mrzeżynie. Koniec sezonu. Mało ludzi. Naprawdę mało. Co teraz można kupić taniej u pani? Torebki, chusty, opaski, korale, kolczyki. Co u mnie można negocjować? Wszystko. Co by mi pan polecił? Dzwoneczki mam ładne. Z napisem Mrzeżyną. 26. Za 20 sprzedam. Dzwoneczek się odzywa kolejny raz. To już naprawdę ostatnia szansa w naszym konkursie na najciekawszą wakacyjną pamiątkę. Na propozycję czekamy jeszcze do godziny 17. Która z pamiątek w kategoriach Polska i zagranica okaże się w tym tygodniu najlepsza? O tym oczywiście zdecydujecie wy w głosowaniu na rmf24.pl. A już od niedzieli wielki finał naszego wakacyjnego plebiscytu.